Dzień dobry Państwu, witamy w Fundacji Pafer. Naszym dzisiejszym gościem jest pan Brunon Różycki. Dzień dobry, witam Państwa i witam Ciebie, Marcin. Dzisiaj porozmawiamy o Polsce przedwojennej, która jest takim ulubionym tematem naszego dzisiejszego gościa. Polacy, wspominając czasy przedwojenne, przypominają sobie tego Piłsudskiego, który bił bolszewika, który tych czerwonych tak nie lubił. Natomiast jeżeli zagłębimy się w faktografię, to wychodzi nam, że no niestety ten Piłsudski nie był takim antykomunistą, wielkim antysocjalistą i nie wysiadł całkowicie z tego czerwonego tramwaju przy stacji Niepodległość. No, przed wojną rządzili socjaliści z Polskiej Partii Socjalistycznej i ci ludzie budowali nam gospodarkę etatystyczną. Bardzo wiele rozwiązań było socjalistycznych przed wojną. No tak, tutaj dominantą zwłaszcza był ten ogromny etatyzm, niesamowita fascynacja tym etatyzmem ze strony Piłsudczyków, tak zwanych sanatorów, którzy to, ja powiem, że to jest trochę kabaretowe określenie, mówienie sanacja moralna na tą ekipę, no ale tak się określali, no ordynowali po prostu skrajny etatyzm, momentami nawet socjalizm, socjalizm w duchu reformistycznym, dodam. Może zacznijmy od samego Piłsudskiego. Józef Piłsudski w tej sferze deklaratywnej jest utożsamiany jako ktoś, kto był socjalistą, ale był tylko socjalistą na pewnym etapie, w pewnym celu. Idę tutaj na przykład za tezami pana Friszkę, historyka profesora Friszkę. No, że Józef Piłsudski był socjalistą, no bo jego celem było odzyskanie niepodległości. Tymczasem historycy nie raczą cytować tego, co sam Józef Piłsudski pisał i nie wyciągają wniosków z tego, co on sam mówił, a powinno być to dla nas najważniejsze. A cóż ten Józef Piłsudski sam mówił? Odniosę się tutaj do jego stwierdzenia i tak naprawdę jedynego, w którym on w sposób jednoznaczny deklaruje swój socjalizm, w jaki sposób on go postrzega, mianowicie do tego, co mówił na przykład w swoim artykule, chyba w piśmie Promień w 1903 roku, gdzie on wtedy zaznaczał, że on traktuje niepodległość Polski jako warunek rewolucji. Tymczasem, co obserwujemy wśród koncesjonowanych historyków? Obserwujemy taką narrację, w której sugeruje nam się, że to Józef Piłsudski dopuszczał socjalizm, ale do pewnego etapu i kiedy już uznał, że no, Polska ma niepodległość, no to kończymy z socjalizmem. Już pomijam fakt, że jest to aberracja intelektualna, ponieważ ona sugeruje, że Józef Piłsudski zmienił grot programowy, tak? Co oczywiście nie miało miejsca. Natomiast sugeruje nam, że Józef Piłsudski dopuszczał socjalizm jako jedno z narzędzi do odzyskania owej niepodległości. Niestety ta narracja do dziś trwa, pomimo tego, że sam Józef Piłsudski w swoich wypowiedziach sygnalizował, że jest całkowicie odwrotny. To znaczy Józef Piłsudski sygnalizował, co przed chwilą raczyłem tutaj zaznaczyć, że on uważa, że socjalizm i rewolucja może mieć miejsce dopiero po odzyskaniu owej niepodległości. Zatem jest to absolutnie sprzeczne z tym bełkotem, za przeproszeniem, który nam się tutaj ordynuje, niestety, ale także w podręcznikach szkolnych. Zatem pierwsza, proszę Państwa, aberracja. Pierwsza aberracja, że Józef Piłsudski przestał być socjalistą, no bo już po odzyskaniu niepodległości nie musiał nim być. Nie. Jego sfera deklaratywna wskazuje coś kompletnie odwrotnego. Zakładając jednak optymistycznie, że ów Józef Piłsudski mógł faktycznie zmienić poglądy po roku 1918, no bo przecież Polska, odzyskując niepodległość, uzyskując granice, mogła nieco bardziej się samostanowić, więc Józef Piłsudski miał tutaj swobodę. Okej, pójdźmy zatem tym tropem. Co ten Józef Piłsudski po roku 1918 robił? Oddzielamy wyraźnie, gruba kreska, tak? Nie skupiamy się na tym, co było wcześniej. Ja nawet tutaj mogę przymknąć oko na to, że był konfidentem o pseudonimie Stefan, co zresztą ukrywał całe życie, wyzywając innych od agentów, a okazało się, że sam był konfidentem. Przymknę na to oko, przechodzimy do odzyskania niepodległości. No i cóż to się dzieje, proszę Państwa? Józef Piłsudski miał wysiąść z tramwaju 11 listopada 1918 roku, zresztą to nie jest figura do końca przez niego wymyślona, ale już tak się przyjął. No właśnie, czy wysiadł z tego tramwaju, czy właśnie. Nie wysiadł, czy może jedną nogą wysiadł, a drugą został. Zatem właśnie prześledźmy, jak to wyglądało. I oczywiście dementuję od razu, że przyjechał i go tłumy witały 11 listopada, bo przyjechał 10 i nie witały go żadne tłumy, to od razu tutaj to podłoże wysiadania z tramwaju też trzeba ukazać prawidłowo, ale to co mówię, to mam nadzieję, że też będzie ukazywało, jaka jest skala zakłamania tej postaci, właśnie w oparach
tego mitu, który jednoczył, przyznam, Polaków w okresie komuny, bo Piłsudski był znakomity do bicia w tą komunę. Zatem musimy pamiętać, że okres PRL nie był dobrym czasem być może, żeby to odkłamywać po prostu. Ale teraz, no niestety wstyd, panowie historycy, że o tym się nie mówi. Zatem jak wysiadł z tego tramwaju? Wysiadł tak, że kilka godzin po przyjeździe do Warszawy spotkał się z Lubomirskim. O tym nikt do tej pory nie mówi głośno. Ja to odnalazłem w rozmowach, jakie Mieczysław Pruszyński prowadził z Tuzami II RP. Taki tomik, on się nazywa Tamci. Parafraza znanej książki Oni, która była to... Pani Torańskiej, tak. I cóż tam znalazłem? Mianowicie Lubomirski w rozmowie z Pruszyńskim relacjonuje rozmowę z Piłsudskim zaraz po przybyciu do Warszawy. I cóż ten Piłsudski powiedział Lubomirskiemu, który ze zjeżonymi włosami na głowie, z przerażeniem to odnotowywał? Otóż Józef Piłsudski powiedział zaraz po przybyciu do Warszawy, że on musi pojechać do Lublina. Dodajmy, dlaczego? Ponieważ w Lublinie powstał samozwańczy rząd lewicowy, skrajnie lewicowy, socjalistyczny, samozwańczy, dodajmy. I tenże Józef Piłsudski, który wysiadł z tramwaju, mówi Lubomirskiemu, że on musi pojechać do Lublina, na co oczywiście Lubomirski dopytywał z takim poruszeniem, że jak to Lublin tutaj, prawda, poza tym w Warszawie zaraz będzie jakiś tutaj rząd. Tak, a Lubomirski należał wcześniej do Rady Regencyjnej. Rady Regencyjnej, tak, Rady Regencyjnej i należał do takich osób uwiedzionych tą figurą Józefa Piłsudskiego, nie był w tym jedyny zresztą. Ja tutaj uważam, że to było też troszeczkę, miało inne podłoże, bo to było podłoże bardziej zadaniowe, być może korupcyjne, ale to nie na teraz. No i proszę Państwa, coż ten Józef Piłsudski powiedział? Że on musi pojechać do Lublina, bo tam jest rząd jego przyjaciół. Czyli rząd towarzysza Daszyńskiego. No dokładnie, zatem historycy nam wmawiają, że Józef Piłsudski wysiadł, a tymczasem on już nie dodają o tej rozmowie z Lubomirskim, prawda? Wymazują to. No Lubomirski oczywiście naciskał, żeby Józef Piłsudski tam nie jechał, prawda? No nie wypada, prawda? Na tej samej zasadzie porównajmy, jak nakłaniano Lecha Wałęsy, by nie jechał na te rozmowy z komunistami, prawda? Gdzie tam się chwali, że z Gorbaczowem będzie rozmawiał. No ale Józef Piłsudski powiedział, że w takim razie on nie pojedzie może do Lublina, ale sprowadzi socjalistę Daszyńskiego do Warszawy. Taka była, proszę Państwa, reakcja na to, kiedy zaprotestowano. Ale to nie jest koniec. Józef Piłsudski odpowiada za to, że Polska w 18 roku została określona na pewien czas republiką. Prawda? To jest bardzo ważna rzecz, także pomijana przez historyków. Idziemy dalej. Działania Józefa Piłsudskiego po owym roku 18 są jednoznaczne i wskazują jednoznacznie, że Józef Piłsudski miał zdecydowanie afiliacje lewicowe, ponieważ cała kariera polityczna Józefa Piłsudskiego, po 18 roku, odbieram w ten sposób argument Piłsudczykom, którzy mi zarzucą, że jak Polska nie miała niepodległości, no to nie można tutaj atakować Piłsudskiego, z kim się zadawał. Po 18 roku Józef Piłsudski walczył z polską prawicą, z ideami konserwatywnymi, z ideami zachowawczymi, nawet z poglądami konserwatywnymi walczył, tak? No dodajmy, kodeks Makarewicza. Przypomnę, że w zaborze pruskim był penalizowany homoseksualizm. Makarewicz to znaczące ulgi tutaj wprowadzał, że tak powiem, kodeks Makarewicza. Nawiasem bardzo ten kodeks był potrzebny, ponieważ unifikował sprawy karno-sądowe, że tak powiem, na ziemiach polskich, ale to jest faktem. Ustawa dająca furtkę do aborcji eugenicznej także, trzeba to przyznać, w czasach sanacji. No ale proszę Państwa, tego jest dużo więcej. Powiązania z masonerią, z 7 premierów w czasach sanacji. Już pomijam fakt, że właśnie taka ilość premierów też pokazuje, że ta sanacja moralna jest frazesem, ponieważ niby walczono z sejmokracją, a tu się okazuje, że w czasach sanacji tak samo się zmieniali premierzy na przykład, prawda? No ale z 7 premierów 5 jest masonami potwierdzonymi. Tak? No i część premierów miała historię związaną z działalnością terrorystyczną jeszcze w czasach carskich. To jest jeszcze kolejny problem, tak, ale... Ci ludzie wywodzili się z lewicowej bojówki PPS-owskiej, która napadała na furgony. Beki tak zwane, OBPPS, tak. Tak, napadała bojowa. Na poczty, na furgony, rabowała tak. Pieniądze, strzelała do oficerów, do żołnierzy carskich, do funkcjonariuszy i rabowała pieniądze na działalność socjalistyczną, wywrotową, również niepodległościową. Natomiast to się ówczesnej prawicy nie podobało i tutaj były konflikty jeszcze z czasów carskich. Tak. Natomiast tutaj powiedzmy sobie, jak wyglądało spojrzenie może Józefa Piłsudskiego na sprawy gospodarcze, na sprawy własności prywatnej, na sprawy właśnie własności majątków ziemskich, na sprawy fabryk.
Tak, konstytucja marcowa, czyli ta pierwsza ustawa zasadnicza, która w II RP miała miejsce, przypomnijmy, marzec 1921 roku, kładła bardzo duży nacisk i ceniła własność mimo wszystko prywatną i własność jako taką, prawo do posiadania owej własności. No tak, ale jak Józef Piłsudski, jaki był jego stosunek do tego wszystkiego? No i tutaj pojawia się zasadniczy problem, który trzeba ukazać, aby w ogóle ukazać tą nieświadomość, jeśli chodzi o poglądy Józefa Piłsudskiego. Otóż Józef Piłsudski nigdy, nigdzie nie skonkretyzował swojego programu gospodarczego, a już nie mówić ekonomicznego. I to jest zasadniczy problem, na którym zasadzają się te wszystkie frazesy, no takie dialektyki marksistowskie, bym powiedział, piewców Józefa Piłsudskiego, tego mitu, ponieważ oni wykorzystują fakt, że Józef Piłsudski nigdzie nie sprecyzował swojego programu politycznego i ekonomicznego. A czy on w ogóle go miał? I to jest właśnie pytanie bardzo ważne, bo jeżeli mówimy o Józefie Piłsudskim, jakie on miał poglądy, jak to on kochał naród polski czy Polaków, no to w oparciu o coś musimy to robić. Zatem ja domyślam się, że historycy, którzy to robią, robią to w oparciu o jego czyny. Zatem jakie my tutaj obserwujemy czyny? No były to czyny w sposób jednoznaczny sprzeciwiające się ideom, tak jak powiedziałem, konserwatywnym, zachowawczym, prawicowym. Józef Piłsudski nienawidził polskiej prawicy. Całe polityczne życie walczył z polską prawicą i był w stanie nawet dopuścić sojusz z socjalistami. Ja przypomnę, że jeśli mówimy o zamachu majowym, to należy pamiętać, że Józef Piłsudski dyskontował fakt, że komuniści poparli ten zamach majowy. Tak. Zatem komuniści poparli zamach majowy dokumentem oficjalnym z dnia 14 maja. Później oczywiście żałując tego, bo Józef Piłsudski wykorzystał to i potem oczywiście zapomniał o tym, bo nie lubił komunistów, nie lubił Józef Piłsudski komunistów, nienawidził Rosji, zwłaszcza tej carskiej. Natomiast daleko bliżej mu było do lewicy niż do prawicy, a wszystkie jego polityczne dokonania potwierdzają właśnie tę tezę. To znaczy Józef Piłsudski robił bardzo dużo, żeby w Polsce prawica nie doszła do władzy i był w stanie intrygować, niszczyć gabinety, tak? Do dziś zasługują na poważne śledztwa historyczne zagadnienia, takie jak na przykład wypadki krakowskie, tak? Nad którymi przechodzą historycy do porządku dziennego, mówiąc, że Witos kazał strzelać do robotników w Krakowie, tak? Kiedy, jak się okazuje, w tłumie wojskowych kręcił się słynny Kostek Biernacki, tak? Człowiek Piłsudskiego od mokrej roboty, który prawdopodobnie samowolnie dopuszczał się do wykonywania wyroków śmierci jeszcze w czasach kadrówki. No tacy to byli ludzie, tak? Ale no, mamy też przypadki pobić przez nieznanych pobicia, sprawców, zniknięć, tak, morderstw. No to są wszystko takie elementy właśnie pozycjonujące Józefa Piłsudskiego w gronie tak zwanej cywilizacji turańskiej. Tak też pozycjonował Piłsudskiego Felix Koneczny, za co zresztą stracił nie tylko pracę, ale w ogóle cała jego katedra została zlikwidowana. No właśnie, bo to udowodnił, że Józef Piłsudski w taki sposób traktował ludzi, społeczeństwo z pogardą. To jest ogromna różnica, jeśli chodzi o Dmowskiego i Piłsudskiego właśnie, że Dmowski starał się w Polakach wzbudzić dumę narodową, a tymczasem Józef Piłsudski nie dość, że nie lubi określenia naród, no to starał się Polakom wmówić, że są jakąś gorszą, taką, no takim bydłem trochę, które musi mieć twardego wodza. I do dziś zresztą Polacy przyjęli ten farmazon, tak? I powtarzają, że potrzebny jest Polakom taki drugi Piłsudski, co weźmie wszystko za twarz. Ja nie mam nic przeciwko, niech ktoś taki będzie, ale pytanie, co on zrobił po tym, jak wziął Polaków za twarz? No a co zrobił? No faktycznie to był chaos. Tak? Józef Piłsudski, nie mając programu politycznego, wykazał się gigantyczną nieodpowiedzialnością. Nieodpowiedzialnością i chyba nie życzył Polsce dobrze, a na pewno zdroworozsądkowo tego nie robił, skoro nie mając programu przejął władzę z rąk ekip, które jakby nie było, ten program miały. Gorszy, lepszy, możemy dyskutować, ale on nie miał konkretnego programu. Jedyny program to było bić kai złodziei. I to jest dramat, że ten człowiek moim zdaniem dopuścił się takiej nieodpowiedzialności, że tą władzę przejął właśnie, nie mając programu. A wypadkowa tego, i tutaj skończę ten wywód, że właśnie wypadkowa tych wszystkich poczynań Piłsudskiego, no to jest lewicowa, tak? Promowanie skrajnej etatyzacji, tak, gospodarki, walka z sektorami prywatnymi. Przypomnę, że największa tragedia, jeśli chodzi w ogóle o etatyzację, ma miejsce właśnie w latach 31-35. Śmierć Piłsudskiego kładzie kres galopującej etatyzacji, już w takim duchu bardziej marksistowskim, polskiego przemysłu. Sprawa zaczyna się dopiero poprawiać po śmierci Józefa Piłsudskiego.
No, reforma edukacji, wejdźmy troszeczkę na tematy bardziej tutaj, bo o gospodarce jeszcze nagramy o sanacji drugie nagranie, natomiast wejdźmy na tematy bardziej związane z obyczajowością. No to obyczajowość jest to ewidentnie lewicowa. Jeżeli tutaj reforma edukacji braci Jędrzejewiczów tak zwana, którzy mieli bardzo silne afiliacje masońskie, no wprowadzili reformę, która była reformą ordynującą klasyczne multikulti, bym powiedział, tak? Nawet znalazłem takie zapisy, oczywiście kardynał późniejszy Stefan Wyszyński, wielki krytyk tej reformy, znalazłem takie informacje, że wprowadzono wychowanie fizyczne właśnie dlatego, tą reformą, żeby zabić w młodzieży wstyd, poczucie wstydu. No to dokładnie teraz to obserwujemy w telewizji, tak? Zabijanie poczucia wstydu jakimiś wulgarnymi, obscenicznymi programami nazywającymi się na przykład edukacją seksualną, tak? Zatem to była działalność na wielu polach, walka z kościołem, promowanie modernistycznych wzorców, takiego indyferentyzmu życiowego właśnie. Zwróćmy uwagę, jak ta ekipa się prowadziła, tak? Nawet się żonami zamieniali. Już nie była tylko kwestia kochanek, ale zamieniali się wręcz żonami. No to, to bardzo sprytnie sparodiował w karierze nikodemadyzmy znany pisarz Dołęga Mostowicz. Zresztą który... ofiara terroru sanacyjnego. Pan tutaj powiedział o tym, że właśnie takie bezprawie panowało. No to powiem panu, państwu ciekawostkę, że faktycznie jak to bezprawie funkcjonowało, no to oczywiście te zgony, pobicia, tego jest sporo, to jest nawet znane, ale ja państwu powiem ciekawszą rzecz, że w porwaniu Dołęgi Mostowicza Jerzy Rawicz, taki dziennikarz śledczy doby PRL, dlatego też on jest nazywany ruską onucą, która nienawidziła Piłsudskiego. No ale proszę państwa, przeprowadził znakomite śledztwo dziennikarskie jako osoba, która nie przepadała za Piłsudskim, bo był socjalistą. I dowiódł, że wiecie państwo, kto brał udział w porwaniu Dołęgi Mostowicza? Znaczy, jaki samochód brał? Samochód z parku samochodowego komendanta głównego policji, proszę państwa. Jagryma Maleszewskiego. Zatem takie bezprawie panowało, że nawet komendant główny policji użyczał swojego samochodu do porwania politycznego i próby morderstwa. Takie to były czasy. No, proszę państwa, o tym mówi nasz dzisiejszy gość, Brunon Różycki. Zachęcamy państwa do zapoznania się właśnie z historią Polski, do sięgnięcia do źródeł, bo mamy problem taki, że niestety... Syntezy są zakłamane. Tak, to jest najważniejszy problem. Że historię Polski piszą nam cały czas propagandyści, tak. I to jest wielki problem, że utrwalają się pewne mity, te mity są podawane do wierzenia i nie ma takiej refleksji, nie ma spojrzenia na to po raz kolejny. Zresztą tutaj legendę Piłsudskiego utrwalił PRL. Bo w PRL-u, pomógł, mitowi pomógł. Po tak, prostu. Bo w PRL-u krytykowano Piłsudskiego, więc jeżeli no, komuchy, czerwoni pisali źle o Piłsudskim, to ludziom się wydawało, ach, to Piłsudski był takim antykomunistą wielkim. No ale jeżeli przeanalizujemy, jak rządziła ekipa Piłsudskiego, właśnie jak Piłsudski sam działał, to widzimy, że rzeczywiście pozostawał socjalistą. Pozostał socjalistą, natomiast nigdzie tego bardzo mocno nie deklarował, ponieważ się moim zdaniem tego wstydził, a tego wstydu określenia siebie jako socjalista Piłsudski ukrywał to, ale tego wstydu możemy się doszukać. Ja zaraz powiem gdzie, ale powiem dlaczego Piłsudski się wstydził. Bo ponieważ socjalizm był ideologią w oczach Polaków mimo wszystko, ale jednak troszkę niepożądaną, może skompromitowaną, na pewno nie tak jak w tej chwili, ale wtedy on nie był już tak skompromitowany, natomiast był niepożądany i Piłsudski się wstydził tego, dlatego też starał się udawać, że on nie jest socjalistą, a tak naprawdę nie był przede wszystkim dlatego, że nie udało mu się owego socjalistycznego obozu przejąć. Miał tam swoich ludzi, kretów, na przykład Moraczewski, czy też Rajmund Jaworowski z warszawskiego OKR-u, nie udało jemu się przejąć tego PPS-u, więc z nim walczył. Ale teraz pytanie, czy fakt, że Józef Piłsudski walczył z PPS-em warszawskim, oznacza, że on nie był socjalistą. Patrzmy na czyny, tak? Ale wstydził się tego i też tu państwu powiem ciekawostkę, że mówienie o sanacji zdominowały syntezy osób, którzy mają afiliacje lewicowe, bo wiedzą oni, to jest moja teoria spiskowa, bo wiedzą oni, że jeżeli napiszą prawdę o Piłsudskim, to Polacy przerzucą się na prawicowych bohaterów. I nie daj Boże staną się bardziej prawicowi. Zrozumieją, że to prawica miała rację w kwestiach ekonomicznych, narodowcy zwłaszcza, chociażby w kwestii linii geopolitycznej państwa, no bo historia im przyznaje rację. Dmowskiemu, nie Piłsudskiemu, prawda? No i tam taki standardowy dowód takiej erystyki, właśnie określenie lewica niepodległościowa. Cóż to sugeruje? To sugeruje, że prawica nie była niepodległościowa,
A z drugiej strony pokazuje, że Piłsudski może był lewicą, ale taką lepszą, prawda? Zatem zwróćcie Państwo uwagę, my tutaj nie walczymy z prawdą, my walczymy z chwytami erystycznymi, poprzez które ta prawda jest zakłamywana od lat, a zaczęło się to jeszcze, i to będzie piękna puenta myślę tej rozmowy, w okresie międzywojennym. To znaczy budowanie czarnej legendy prawicy, jako ruskie onuce, agenci. Przypomnę, Józef Piłsudski oszukał wszystkich, bo nikt za jego życia nie wiedział, że on jest agentem. I była, nie jest, tylko był wtedy agentem, tak? Dowiedzieliśmy się tego, że Józef Piłsudski był agentem dopiero w latach 90. z pracy doktora Ryszarda Świętka pod tytułem Lodowa ściana, naukowej tysiącstronicowej pracy. Piłsudski wszystkich oszukał, tak? Wyzywał od agentów, zbudował swoją legendę na czarnej, na takim programie negatywnym, tak? Krytykował, wyzywał, wszyscy robią źle. No ale co zrobił, jak on już mógł to robić? No, moim zdaniem nie było to zbyt dobre. I na zakończenie doskonała puenta, uważam, że to będzie tego programu, to znaczy czarna legenda prawicy powstała w okresie międzywojennym i jeszcze w międzywojennym stworzono wizję rzeczywistości, którą propagowano, wykorzystując system kultu jednostki i propagandy państwowej, wynikający właśnie z tego, że Józef Piłsudski jako megaloman, tak, narzucił gigantyczną skalę propagandy. Zatem dzieci musiały pisać pocztówki do wodza, dzieci musiały chodzić na akademię. No oczywiście potem, jak ta młodzież dorosła, no to tęskniła za tą, prawda? Tak jak dzisiaj mamy sentyment do Gierka, tak? Tak, a przed wojną dzieci miały sentyment do dziadka. Do dziadka, tak. Dziadek kochał dzieci, pamiętajmy. Któremu wysyłano na Maderę listy z okazji właśnie urodzin. Tak. Był wstyd, bo Józef Piłsudski pojechał z kochanką lewicką na Maderę. Przypomnę, kochający dzieci Józef Piłsudski pojechał w czasie, kiedy święta były Bożego Narodzenia, spędzał je z kochanką na Maderze, zamiast z żoną i dziećmi w Polsce. No i zrobiono akcję wysyłania pocztówek dla Józefa Piłsudskiego, moim zdaniem właśnie dlatego, żeby przykryć ten skandal trochę związany z tym, że po prostu no, on przebywał tam. Ale pani doktor Lewicka też źle skończyła. Do dziś niewyjaśniona sprawa, jak to się stało, że ta pani doktor po powrocie z Madery niedługo później, w czerwcu, po prostu zmarła. No niestety to jest, myślę, że smutne, że właśnie pokazuje nam się Józefa Piłsudskiego jako herosa, wspaniałego męża, a tymczasem no, traktował on kobiety moim zdaniem niezbyt właśnie uczciwie. I pytanie tylko, czy aby na pewno dobrze się złożyło, że Maria, pierwsza żona Józefa Piłsudskiego, wybrała nie Romana Dmowskiego, tylko Józefa Piłsudskiego, bo spotkał ją bardzo przykry los. Z kolei Aleksandrę, która to ją zamieniła na lepszy model, także spotkał ten los, ponieważ ona także przez Piłsudskiego została zamieniona na lepszy model. Że tego się nie dowiemy, zostanie to w sferze mniemanologii stosowane, jak mawiał kiedyś pan Stanisławski. Dziękujemy Państwu za uwagę i zapraszamy na kolejny odcinek naszych rozmów historycznych z Brunonem Różyckim. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.